Oszołomstwo nie zawsze jest górą w tym dyskursie, w tej debacie społecznej. Ale okazało się, że premier też ma i swoich doradców, i własny rozum, i niekoniecznie słucha oszołomów, tak? Mimo, że tego oszołomstwa znajdziemy mnóstwo. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Oto słowo na niedzielę, bo nawet niebiosa się rozstąpiły po tych wielu godzinach, gdy nad krajem, nad Polską, nad naszą ojczyzną wisiały te ołowiane chmury i mamy znów piękne słońce. To dobry znak dla tych, którzy wierzą w to, że jednak oszołomstwo nie zawsze jest górą w tym dyskursie, w tej debacie społecznej, w naszej polskiej rzeczywistości. Mariusz Gzyl, dzień dobry, kłaniam się nisko, a dziś pomówimy, proszę Państwa, skoro jest niedziela, no to o tym właśnie, do czego zdolne jest oszołomstwo i dlaczego w odróżnieniu od ludzi normalnych, inteligentnych, ma taką siłę przebicia w mainstreamie. Do tego stopnia, że zurpuje sobie prawo do tego, żeby uważać, że ich opinia to opinia zdecydowanej większości. Znamy to, prawda? Znamy to chociażby stąd, że dobra w internety jest neofaszystowska konfederacja. No cóż, dlaczego jest dobra? No bo wie, jak to robić. Zna się na algorytmach, na tagach, słowach kluczowych, na wszystkim tym, a więc wygrywa, czy to w Twittery, czy to w Facebooki, czy w TikToki, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dziś chciałbym Państwu jasno i wyraźnie pokazać, że rzeczywistość, ta widziana gołym okiem, jest często inna od tej, która odbywa się w tej internetowej bańce. O czym mowa? Otóż dziś mowa znowu o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Z jednej strony pokażę Państwu twarde dane, a z drugiej histerię kilku oszołomów i aktywistów. Otóż bowiem okazuje się, że Donald Tusk dla części tych aktywistów, którzy o samochodach mówią per, raczej o właścicielach samochodów mówią per blachosmrodziarze, od tych antysamochodowców, którzy zwęziliby wszystkie ulice, najchętniej zaorali i znowu, żeby tam zwykłe polne ścieżki biegły, żeby tam nikt nie jeździł, ewentualnie ktoś tam relaksacyjnie rowerkiem. Mówię o tych wszystkich ludziach, którzy zamienili się z pewną częścią ciała na głowy. Otóż o nich będzie właśnie dziś. O co chodzi? No, chodzi o to, drodzy Państwo, i na początku ta dobra wiadomość, że według danych najnowszych Komisji Europejskiej Polska jest liderem. Uwaga, w końcu jesteśmy liderem w czymś dobrym. Polska jest liderem, jeśli chodzi o zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach na drogach. Bardzo olbrzymim liderem, ponieważ udało nam się o 35% zmniejszyć liczbę tych zgonów. Natomiast za nami są kraje tak zwanej starej cywilizowanej piętnastki i to daleko za nami. No, co prawda, tak jak Niemcy, im też spadło, ale tylko o 7%, ale są też tacy, którym bardzo wzrosło, chociażby tak jak Irlandia, bo tam wzrost liczby wypadków zakończonych śmiercią na drodze to aż 1/3 więcej, 31%, tak dokładnie, więc widzą Państwo, że mamy się czym pochwalić, ale dlaczego my nic o tym nie słyszymy, że mamy się o czymś pochwalić? No bo to jakaś Komisja Europejska, na jakiejś oficjalnej swojej stronie, kto by to w ogóle czytał, kto by tam zaglądał. Ważniejsze jest to, co dzieje się w przestrzeni medialnej, tej histerycznej, można powiedzieć. No bo wyobrażamy sobie, że jesteśmy, nie wiem, jakimś Kazachstanem, prawda? Że Polska to drugi Kazachstan, jeśli chodzi o ruch drogowy, czyli, nie wiem, rację ma ten, kto jest większy albo kto głośniej zatrąbi. No, a jak wiadomo, wszystkiemu winien jest Donald Tusk. Wina Tuska, to wiemy nie od dzisiaj, prawda? Wiemy to od roku, od wyborów, gdy dostał misję po tych 2 tygodniach robienia
pozorowanych ruchów przez PiS dostał misję tworzenia rządu, no to wszystko to jest i było już wcześniej, bo było jeszcze przed wyborami, to była wszystko wina Tuska. I teraz też to jest, proszę Państwa, wina Tuska. W jaki sposób? No, tu nie chodzi o to, że Donald Tusk miał w ręku jakąś perłę typu SpaceX, miał pomysł na to, jak zaprojektować w pełni autonomiczne samochody, które nawet pijani Polacy mogliby poprowadzić, bo one miałyby tyle autonomii w sobie, że po pierwsze albo by się nie uruchomiły, kiedy ktoś jest nastukany lub naćpany, albo wręcz dowiozłyby śpiących sobie smacznie po wódeczce do domów, tak jak kiedyś koń sam wiedział, jak ma trafić do domu, podczas gdy pijany kompletnie woźnica spał na koźle. No nie, SpaceX nie, chociaż z przestrzenią kosmiczną to wszystko ma dużo wspólnego, bo to są kosmiczne bzdury, czyli to, co twierdzą aktywiści, pseudoeksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego, od BRD, politycy w dużej mierze, bo otóż mieliśmy przypadek Majtczaka, mieliśmy przypadek Żaka, mieliśmy kilka innych przypadków i jak Państwu już kiedyś mówiłem, w Polsce prawo pisze się tu na kolanie. Byleby szybciej, byleby tylko doprowadzić do zmian, byleby gawieć, byleby tłuszcza, która żąda krwi, ścinania toporem na rynku winnych, była zaspokojona. No, tymczasem okazuje się, że jest głos rozsądku. Głos rozsądku samego Donalda Tuska. Dlaczego jest jego wina zatem? No dlatego jest jego wina, ponieważ ci, którzy uprawiali z nim miłość nieomalże francuską. Którzy tok, tok, panie premierze, jeszcze tylko wprowadzi pan karę śmierci za przejechanie na czerwonym świetle i będzie pan najwspanialszym premierem. No ale okazało się, że premier też ma i swoich doradców, i własny rozum, i niekoniecznie słucha oszołomów, tak? Mimo, że tego oszołomstwa znajdziemy mnóstwo w Komendzie Głównej Policji, jak się okazuje, bo oni chcą zapunktować, bo policja no, ma wizerunek tragiczny, wręcz fatalny, skandaliczny, jeśli chodzi o ostatnie kilka dobrych lat i próbuje jakoś odbudować, więc chce być razem ze społeczeństwem. Nie tędy droga, tyle wam mogę doradzić, drodzy urzędnicy, policjanci przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Pozorowane ruchy, miejmy nadzieję, znaczy ja mam nadzieję, że pozorowane, bo tym razem pozorowane to będzie zdrowe, przyjęło też Ministerstwo Sprawiedliwości, resort Adama Bodnara, bowiem no, komunikuje, że rozpoczął pracę, zespół jest nawet, który ma zaostrzyć. No i takie zaostrzenia, takie kwiatki wychodzą przy tym ostrzeniu, że tak jakbyśmy do temperówki kwiatek włożyli. Może i on jest ostry, tylko że to jest sama łodyga, bo ten pąk piękny, ten kwiat został już dawno zmłócony. Dlaczego? Otóż dlatego, że ostatnie 3 tygodnie z małym okładem przestrzeń twitterowa głównie żygała wręcz tym zabić, dobić, ścigać, dożywocie, zabójstwo drogowe, wpisać do kodeksu, nie odpuszczać. Uah! Podczas gdy ja tłumaczyłem cierpliwie, jak komu dobremu, że tego typu wypadki, jak Majtczaka, jak Żaka, to jest margines, to jest promil wszystkich wypadków. Liczba wypadków w Polsce zakończonych zgonem uczestnika, tak jak powiedziałem, spadła o całe 35% w porównaniu do ostatniego policzalnego normalnie roku, czyli roku 2019, ostatniego roku przed pandemią. Dlaczego polska policja tym się nie chwali? Ale niesie usłużnie do resortu sprawiedliwości listę 16 wykroczeń, które powinny być zamienione na przestępstwo. Czyli już nie tylko mandacik karny, tam rozejdźmy się w pokoju, tylko przestępstwo. Przestępstwo. Wsadzić, ukarać, uwięzić, w kajdany, w dyby. Gdzie my żyjemy? W jakimś średniowieczu? Porządek prawny jest wtedy porządkiem, jeżeli jest trwały, jeżeli jest nienaruszalny. I jeżeli mamy przekonanie co do niezmienności tego trwania tego prawa i jego przepisów, które przecież ucierają się i tak latami, wprowadzanie kolejnych nowelizacji kodeksu, to też jest poza dobrą tego medalu stroną także te złe strony, czyli wychodzi w praniu bardzo często, że ten przepis tu nie ma zastosowania. Tam jest nad wyraz drakoński, a tu jest po prostu głupi, czy po prostu się
nie sprawdza. Tak było i w tym przypadku, bo co? Otóż uchwalili, znaczy jeszcze na szczęście nie uchwalili, uchwalili na Radzie między sobą. Jaki jest projekt tych wszystkich mądrych głów? Otóż projekt jest taki, żeby było to zabójstwo drogowe. No dobrze, powiedzą sobie w resorcie Adama Bodnara i prześlą taką propozycję pod obrady rządu, żeby zainteresować tym ewentualnie Donalda Tuska. No tylko dlaczego aż taką głupotą, drodzy Państwo? O co chodzi? Chodzi otóż o to, że zabójstwo drogowe ma być tylko wtedy. Nie tylko wtedy, jak całkowicie trzeźwy Majtczak, bo na jego nietrzeźwość ani naćpaność nie ma na to żadnych dowodów. Całkowicie, gdyby były, to by został zawinięty na miejscu tego wypadku, tak? A nie siedział tam godzinami spokojnie na barierce obok wraku swojego BMW. Zabójstwo drogowe, otóż drodzy Państwo, ma być tylko wtedy, jeżeli ktoś znajduje się pod wpływem alkoholu albo substancji psychoaktywnych, szerzej zwanymi też narkotykami. Czyli jeżeli wjadę w przystanek, na którym stoi 15 osób, 8 z nich zginie, a 7 trafi w stanie ciężkim do szpitala, to nie będę zabójcą. O ile niczego się nie napiłem, ani nie nawąchałem, ani nie wciągnąłem tędy, ani sobie nie wstrzyknąłem, ani nie wiem, ani nie połknąłem żadnej tabletki, tak? To wszystko jest okej. I na nic tłumaczenia ekspertów, ale w dziedzinie prawa, w tym prawa karnego, że przecież i tak teraz za spowodowanie wypadku po pijanemu można zafasować 20K, 20 lat. To jest niemal najwyższy w Polsce wyrok, tak? Bo ten najwyższy 25 lat, no to jest już dla, nie wiem, seryjnych zabójców, tak? No, no dobrze, okej, okay, może dla nich dożywocie. 20 lat. Więc po co to zmieniać? Po co grzebać? Po co dłubać? Po co tracić energię, czas? Po co? No ja Państwu wyjaśnię, po co. Bo zamiast przez jeden dzień pochwalić się, proszę, jesteśmy liderami, minus 35, proszę, na drugim biegunie Irlandia, plus 31. Dlaczego? Tak nawiasem mówiąc. Otóż dlatego, drodzy Państwo, że w Irlandii też był kiedyś przed laty, jakieś 20 lat temu, może ciutkę później, skok. Dlaczego? Bo Polacy jeżdżący nie dość, że po papracku, to prawą stroną, wyjechali w wielkiej liczbie, tak jak teraz uchodźcy wojenni z Ukrainy, właśnie na tę wysepkę i tam zaczęli jeździć w swoim stylu i to jeszcze pod przymusem lewą stroną. No i mamy masakrę na drogach. To stąd się to bierze i tam się też wyprostuje. Po prostu selekcja, brzydko to brzmi, ale naturalna. No kiedyś musi nastąpić, tak? W Polsce mamy coraz bezpieczniej na drogach. Tymczasem otwierając internet, popularne portale, media mainstreamowe włączając, Twittera, Facebooka, mamy tam jakieś kanały dla populistów po prostu, jakieś tam, nie wiem, Stop Ham, bandyci drogowi. No może one i są potrzebne, bo może pokazują patologię, ale nie z takim zadęciem propagandowym. Dobrze, że premier Tusk nie dał się uwieść tej propagandzie, bo ja jak to czytam, to ja się boję potem wyjść na ulicę, bo mnie coś przyjedzie, rozwalcuje na płask. Boję się wyjechać na drogę, bo mnie zaraz coś uderzy. Najlepiej czołowo, prawda? Jakiś kierowca ciężarówki, który na pewno będzie miał w tym czasie inne zajęcie niż prowadzenie samochodu i tak dalej, i tak dalej. Czemuż więc to wszystko służy? Otóż tylko temu, żeby jeden z drugim, piątym tak zwanym ekspertem, patoekspertem, oszołomem nabił sobie punkty. Jakie punkty? No takie właśnie, żeby miał kilka tysięcy odtworzeń na Twitterze, na TikToku, żeby jego tweet podawali wszyscy dalej, grzmiąc z oburzenia, racja, racja, dawać go tu, powiesić. Taki ekspert, jeżeli nie jest ekspertem z takiej koziej właśnie trąby, to co taki ekspert? Ano nic, on musiałby się, drodzy Państwo, po prostu wziąć do uczciwej roboty albo zająć wręcz czymś pożytecznym. Przeprowadzać dzieci pod szkołą w pomarańczowej czy żółtej kamizelce, ale nie opowiadać dyrdymały w oparciu o żenujący poziom wiedzy, tylko o to, co się choremu Kaziowi wydaje. Otóż cała ta hałastra pseudoekspertów, byłych policjantów, no wszystkich innych polityków mniej lub bardziej udanych, chociaż tych bardziej udanych to prawie w tym kraju nie ma. Czym oni by się wszyscy zajmowali? Gawieć to lubi, tłuszcza to lubi. Tak jest, brawo, bijemy.
wychłostać, zakuć w dyby na rynku, żebyśmy mogli z śmierdzącymi jajami w nich rzucać, napiętnować, wypalić lilijkę na czole, jak kiedyś damom lekkich obyczajów. Wszystko to służy tylko temu, a państwo tę papkę łykają prawie jak pelikany. To znaczy, mam nadzieję, że widzowie kanału Czech Press, ci, którzy stale oglądają Adama, ci, którym zdarza się włączyć mnie, takiej papki nie łykają, bo tu mają to cudowne urządzenie o takiej strukturze jak orzech włoski, ale ono ma tam mnóstwo zwojów i tam prąd przepływa, chemia. I państwo myślą, ale jest cała ta rzesza tej bezmyślnej tłuszczy bezrefleksyjnej, która myśli, że jak zaczniemy za kradzież obcinać rękę, no to wtedy liczba kradzieży spadnie. No nic bardziej mylnego. Czy spadła liczba zabójstw w Polsce? No nie. Mimo, że za zabójstwo czasem grozi najwyższa kara. Pomijam tę, która jest zabroniona, bo umówiliśmy się, że jesteśmy cywilizowani i w imię państwa nie mordujemy, czyli bez kary śmierci. Tak, tak. Naprawdę, obecne prawo jest zupełnie wystarczające. Zostały podniesione taryfikatory mandatów. Zostały zaostrzone niektóre przepisy i naprawdę to działa bardziej na wyobraźnię kierowcy, że zapłaci 5000 zł za to, że ominął stojący samochód na pasach, niż to, że pójdzie na 3 miesiące do więzienia. Uwierzcie mi, serio, tak jest po prostu. A co zrobić z tymi wszystkimi patusami, którzy mimo zakazów sądowych siadają za kółko? Czy to, że będzie im groziło bezwzględne więzienie, nie wiem, na 10 lat, sprawi, że oni przestaną? No nie, bo gdyby byli zdrowi na umyśle, nie mieli pochrzanione w tych pustych łbach, to nigdy by tego nie zrobili, tak? No tak. Tylko ta kara podziałałaby na ich wyobraźnię, na ich poziom percepcji, na ich refleksję jakąś wewnętrzną. To nie tak powinno wyglądać. Tak więc nie dajmy się nabrać na tę wszechobecną, tępą, naiwną, płytką propagandę dla zwykłej gawiedzi. O, rozróżniajmy się czymś my, ludzie cywilizowani, myślący od tej całej reszty. Ta cała reszta głosuje w tej chwili na dwie jedynie słuszne partie, przynajmniej tak wynika z najnowszego sondażu. Jeżeli państwo jeszcze nie mieli okazji się z nim zapoznać, taki wtrend wzrosło najbardziej Konfederacji, tak jak i AfD w Niemczech, tak, no w końcu koalicjant nazistowski z koalicjantem nazistowskim idą łeb w łeb i PiSowi spadło, ale mikro im spadło, więc gdyby teraz odbyły się wybory, to proszę sobie wyobrazić, że żylibyśmy pod rządami prawicowo-nacjonalistyczno-nazistowskiej koalicji PiS-Konfederacja. Fajnie? A jeszcze i PSL by tam w te pędy pobiegł. Prawda? PSL, czyli Partia Obrotowa, której z każdym jest dobrze, o ile oczywiście dostaną odpowiednią liczbę stołków do obsadzenia, rodzin do pozatrudniania w spółkach zbożowych, etc. Wracając raz jeszcze na koniec, dobre wiadomości. Polska i Cypr, to trzeba dodać, ex aequo, o minus 35%. O 35%, po prostu o tyle spadła liczba śmierci w wyniku wypadku na drodze. Jesteśmy absolutnymi liderami. Polska i Cypr na drugim biegunie, tak jak powiedziałem, Irlandia. Zmniejszyła się liczba śmierci na drogach w Niemczech, zmniejszyła się, nie wiem, w Belgii, zmniejszyła się w kilku innych jeszcze krajach uważanych za ekstra cywilizowane i ultrabezpieczne. Nawet Szwedzi mają dużo gorzej niż my, bo w Szwecji wzrosło. Tak więc cieszmy się, nie jesteśmy tacy ostatni, jakby tępe oszołomy, aktywiści, antysamochodowe umysły, tak jakby myślały. Polska jest wciąż białą plamą komunikacyjną. Cała ściana wschodnia to jest ściana wykluczenia komunikacyjnego. Tak samo południe. Mało tego, mieszkam w Puszczy Kampinoskiej, drodzy państwo, 30 równo kilometrów od Pałacu Kultury i Nauki. No i co? I w weekend nie jestem w stanie wydostać się w żaden sposób, tylko samochodem,
z mojego miejsca zamieszkania. Owszem, w tygodniu kursuje jeden, jedyny autobus, ale i to z rzadka, skomunikowany bezpośrednio ze stacją metra. Więc jesteśmy zmuszeni, nawet gdybyśmy nie chcieli. Polska, Warszawa to nie jest Wiedeń, Warszawa to nie jest Barcelona, Warszawa to nie jest Berlin. Gdzie możemy sobie na luzie żyć bez samochodu? W Polsce, w Warszawie, w Wianuszku musimy żyć z samochodem, bo to oznacza po prostu, że mamy możliwość normalnego funkcjonowania. Życzę Państwu, żeby to normalne funkcjonowanie rozłożyło się też na wszystkie inne Państwa dziedziny życia. Tak byśmy mogli sobie kiedyś powiedzieć, Boże, tak naprawdę to aż nudno jest w tej Polsce. Tak jest normalnie. Do usłyszenia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać.